Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad na wykopki. Pole, jak widzicie, elegancko przygotowane. Tam z tyłu jeszcze za tym polem jest łoneczka, którą możliwe, że zimą będę albo wiosną jeszcze atakował. Póki co same pola, bo z nimi trzeba się streszczać. Dzisiaj jestem przy samej rzece Bug. Jak widzicie, tutaj sobie rzeczka płynie. A ja będę sobie szukał tutaj dzisiaj fancików jakichś. Dobra, zobaczymy, co to pole dzisiaj da. I mam pierwszy dzisiaj kawałek łuseczki. Nie spodziewam się rewelacji, bo sąsiednie łąki robiłem wiosną i tutaj dużo fantów nie wychodziło. Więc szału raczej dzisiaj nie będzie na tym polu, ale musi być zrobione, żeby można było przejść na kolejne ciekawsze pola. Ale może będzie jakaś niespodzianka, choć wątpię. Mam pierwszą monetkę dzisiaj. 5 groszy z PRL-u. Rocznik 63. Nie trzeba wykrywacza, żeby znajdować fanty. O, znów kawałek łuseczki. I mam następną łuseczkę. Tym razem mozerek taki zniekształcony wyszedł. Patrzcie, co znalazłem. Tak mi się wydaje, że to będzie połówka nieśmiertelnika. Na podsumowaniu pokażę wam, co jest pod warstwą tej ziemi. Jest kolejna łuseczka. Zbliżam się powolutku do 1/3 pola. I mam kuleczkę ze szrapnelka. Na pierwszy rzut oka tak to wygląda, ale to nie jest kuleczka ze szrapnelka. Coś takiego. Teraz zrobiłem sobie przerwę na herbatkę i chwilę odpoczynku. Powoli dochodzę do połowy tego pola. Jak widzicie, nie ma za dużo tutaj ciekawych fantów, ale chcę zrobić to pole i jeszcze z 2 godzinki i najwyżej przeniosę się na kolejne już w środku miejscowości. Już jestem na połowie pola, ale jak widzicie, nadal tylko łuseczki wychodzą. Poza tym nieśmiertelnikiem nic ciekawego nie widać. No ale już niedaleko, połówka pola, a później przeskakuję na drugie pole, które jest w centrum miejscowości. I tamto pole robiłem chyba wiosną czy jesienią tamtego roku. Nie skończyłem tam, bo tam jest chyba z 4 czy 6 hektarów w jednym kawałku. Więc tam jeszcze jest chodzenia na 3 wypady. Dobra, zasuwam dalej i kończę to pole i lecę na kolejne. Mam drugą monetkę dzisiaj. Tym razem wyszło 10 groszy z PRL-u, rocznik 67. I dalej PRL-ki wychodzą, tym razem 2 złote, takie ładne. Rocznik 60. Nic, tylko dalej łuseczki wychodzą. Ale może jeszcze coś się wynypie z tego pola. Zostało mi jakieś 6-7 długości pola i będzie koniec na tą działeczkę. A tymczasem wyszła 2 współczesna. Trochę już tutaj poleżała, widać. Ja idę na małą przerwę. Muszę odpocząć, bo na tym miękkim polu wyoranym kilka dni temu to nogi szybko zaczynają boleć. Mała przerwa na obiad i herbatę. Tak wygląda mój obiad. Fasolka, chlebek, herbatka. Jedzona oczywiście w najlepszej restauracji na świecie, czyli na polu. Zakończyłem chodzenie na tym polu. Jak widzieliście, za dużo ciekawych fantów nie było. 3 monetki z PRL-u i ta połówka nieśmiertelnika. Dobra, ja przenoszę się na kolejne pole. Zajadę jeszcze do sklepu po jakąś wodę i do zobaczenia na kolejnej działce. Jestem już na drugiej działce. Tak wygląda to pole, a więc zaczynam. Mam jeszcze, tak myślę, ze 3 godzinki, dopóki nie padnę, i tutaj na tym polu, tak myślę, coś jeszcze wydłubię. Na pewno jakieś monetki fajniejsze. A teraz pierwsza monetka na tym drugim polu. 10 zł z PRL-u. I pierwszy czubeczek ołowiany dzisiaj. I jest kolejna łuseczka od Mauserka.
A tymczasem wyszła taka rureczka mosiężna. Nie jestem pewny, czy to od szrapnela, chyba za cienka. Mam kolejną monetkę, dwie kopiejki. Stan dosyć dobry. Myślę, że po umyciu fajnie będzie wyglądać ta moneta. Tytuł dzisiejszego odcinka powinien brzmieć Dzień PRL-u, bo w większości dzisiaj PRL-e wychodzą i na tamtym polu, i na tym wyszedł kolejny PRL-ek, tym razem 20 groszy. Cieszę się, że ta kopieczka wyszła, bo już byłoby słabo, ale może coś jeszcze wydłubię. A tymczasem taki czubeczek wyszedł. Znalazłem kolejną monetkę, tym razem 5 groszy, druga RP, ale stan niestety bardzo, bardzo słaby. Klątwa PRL-u mnie dzisiaj dopadła. Kolejne 10 groszy. Jaka piękna moneta. 20 groszy z PRL-u. Będę musiał chyba w niedzielę pójść do kościoła. Ktoś musiał tutaj rozsypać specjalnie te monety chyba. Kolejne 20 groszy. I jest następny perelek, 20 groszy. Dalej sypie perelem, 10 groszy teraz wyszło. Jest kolejne 10 groszy. Mam kolejne 20 groszy. I dalej wychodzą perelki. Kilku nie wstawiłem. Ale masakra jest z tymi perelami tutaj. I to pomiędzy chyba tymi dwoma słupami. Tym, a tym najwięcej tych pereli wychodzi. Chyba ktoś rozsypał jakąś porponetkę albo zgubił kiedyś. I dlatego tyle tych groszaków tutaj jest. Kończę na dzisiaj. Już jestem trochę zmęczony. Może z tego względu, że to pole jest świeżo wyorane, więc nogi mnie dzisiaj strasznie bolą. Więc wystarczy tych pereli. Jestem już w domu. To są śmieci z tego wypadu. I zapraszam na podsumowanie. Witam na podsumowaniu. Jak widzicie, trochę tych fantów udało się wykopać. Zaczynam od takich najsłabszych rzeczy, czyli jakieś blaszki, rureczki mosiężne, ale nie wydaje mi się, że to jest od szrapnela. Chociaż może jakiś inny rodzaj. Ta rurka może w ogóle od czegoś innego. Czubeczki od łusek karabinowych. Destrukty łusek karabinowych, praktycznie żadnej całej nie było. Co tam, lecimy dalej. Zemsta perelu, patrzcie ile tych pereli było na tym polu, numer 2. I 101 też tam 3 te perelki wyszły. Tam jeszcze sygnały zostały, ale po prostu nie skończyłem. Zrobiłem chyba 6 długości pola i już miałem dosyć. Ziemia za miękka była. I po prostu w nogi to wszystko poszło i dzisiaj nawet w nocy jak spałem, to skurcz mnie taki walnął w łydkę, że przypomniało mi się skurcze z nart. Lecimy dalej. Kuleczka ze szrapnelka, ale jak widać trafiła w coś, jest zniekształcona. Kuleczka od broni czarnoprochowej, tak mi się wydaje, jeszcze z takim kawałeczkiem z jakiejś formy czy z czegoś, ale nie jestem pewny w 100%. Monetki od najsłabszej, jeszcze 2 złote, współczesne. Jak się wyczyści, to jeszcze jakiegoś cukierka się w sklepie kupi albo paluszki za to. Gdzieś tam to przyjmą. To jest bardzo ładna moneta. 2 kopiejki, rocznik 1876. Super stan. Szkoda mi tej monety, bo fajna by była. 5 groszy z drugiej RP, ale niestety nawet po umyciu jest strasznie zaklejona i zniszczona. Dobra, przechodzimy do według mnie najfajniejszego fantu z tego wypadu, czyli tego nieśmiertelnika. Po umyciu pokazały się napisy i już wam mówię, co jest tutaj napisane. Tak, co rozszyfrowałem. W dalszym ciągu ten nieśmiertelnik jest rozszyfrowywany przez moich znajomych i zobaczymy, co oni tam jeszcze wymyślą. To może pod tym filmem z czasem dodam jakiegoś linka albo jakieś info
o tym nieśmiertelniku. Dobra, na samej górze tutaj przy tej dziurce, przy tym otworze są dwie cyfry 8 i 7. Tutaj na dole jest liczba 12, później jest kropeczka, ukośnik, dwa pioruny, czyli znak SS i literki A z kropką, R z kropką i piątka. Tak mi się wydaje, że to będzie Artillery Regiment 5. A to 12 SS to jeszcze nie wiem, jak to rozszyfrować. Muszę poszukać, a może koledzy mi pomogą, jak rozszyfrować ten nieśmiertelnik, tą blachę. Czasami znajduję takie nieśmiertelniki, blaszki, ale to bardzo rzadko, z jedną na rok. To fajna sprawa, bo można odnaleźć żołnierza, który wiadomo, był właścicielem takiej blaszki. I tyle na dzisiaj. Wypad wymęczył mnie troszeczkę, no, ze względu na tą wyoraną, świeżą ziemię na polu, ale udało mi się przed deszczem umknąć, bo w Lublinie padało cały dzień, a tam u mnie w Marczu w sumie ile? 110 km od Lublina kropla deszczu nie spadła. Dopiero jak wracałem gdzieś koło Chełma, zaczęło kapać, więc wypad udany, z fantów dużo, może nie za super, ale ta kopiejka i ta blacha mnie cieszą. Reszta to takie popularne, mało ciekawe rzeczy. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!